Ja się nazywam Małgorzata Rosiak, reprezentuję pracownię finansową i w dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przybliżyć temat inwestowania w elektrownie wiatrowe. Czy spotkaliście się z czymś takim jak inwestowanie w taki duży wiatrak, który stoi gdzieś na polu i generuje energię? Jeśli tak, to jestem w dobrym miejscu, bo chciałabym Państwu przybliżyć, na czym to polega, czyli co z tym się robi, czyli w jaki sposób można dołączyć jako inwestor do elektrowni wiatrowej, a konkretnie do spółki, jakie są profity, jakie są korzyści. Jesteśmy klubem biznesowym, może są jakieś korzyści prawno-finansowe. O tym podczas mojej prezentacji teraz ją spróbuję podzielić się. Na początek chciałabym kilka słów powiedzieć o samej pracowni finansowej. Ja współpracuję już 5. rok w pracowni finansowej jako invest manager. Jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie kapitału od inwestorów do spółek z grupy pracowni finansowej. Powiem też o perspektywach w branży odnawialnych źródeł energii i od razu zapamiętajmy to słowo, bo będę często używać tego skrótu OZE. Skupię się na Polsce. Powiem, jaki jest zysk z inwestycji i jaka jest płynność tej inwestycji, czy rzeczywiście można później komuś to podarować, czy też po prostu zwyczajnie wyjść z takiej inwestycji. Powiem, jaki wpływ ma ten biznes na ekologię i dlaczego warto teraz się tym zainteresować, bo przecież nie dajmy się zwieść, na pewno wiecie, że jest smog i mamy w Polsce z tym problem. Podsumuję korzyści i bezpieczeństwo tejże inwestycji, a następnie powiem, w jaki sposób stać się inwestorem i czerpać zyski w sposób bezterminowy. Jesteśmy grupą kapitałową składającą się już, proszę Państwa, z ponad 50 spółek. Po lewej stronie widzicie Państwo, jak dużo mamy spółek z grupy energii odnawialnej. To są spółki zarówno działające w Polsce, jak i za granicą, konkretnie na Ukrainie. Po prawej stronie widzicie Państwo spółki z branży nieruchomościowej. Ja współpracuję z pracownią finansową, spółką komandytową i tak jak wspomniałam na początku, jestem odpowiedzialna za to, żeby pozyskiwać kapitał od inwestorów prywatnych, głównie to są przedsiębiorcy najczęściej, do tego, żeby finansować i realizować projekty, dewelopować te projekty elektrowni wiatrowych i następnie w sposób pasywny zarabiać przez długie lata. Mieścimy się na, jeszcze tylko dodam, na Saskiej Kępie, blisko Stadionu Narodowego. Serdecznie zapraszam osoby, które by chciały nas odwiedzić na pyszną kawę, którą sama przygotuję. Perspektywy dla elektrowni wiatrowych w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, ale jest 5 graczy na rynku. To są zakłady energetyczne typu PGE, Tauron Energa, Energa, oraz Innogy Polska. Innogy akurat działa w Warszawie i okolicach. W czasie pandemii w pierwszej kolejności skupowali energię z OZE, czyli z energii odnawialnej. My mamy w Polsce bardzo dobre warunki wietrzne, jeżeli ktoś by poddawał to w dyskusję, bo przy minimum 5 metrów na sekundę da się pobudować w Polsce turbinę wiatrową, a my najczęściej budujemy Vestasy, konkretnie model V90, który nadaje się genialnie na naszą polską wietrzność, która jest oczywiście zbadana wcześniej, żeby móc pobudować taką elektrownię. Kończą się lokalizacje na budowę elektrowni wiatrowych w Polsce z uwagi na restrykcje minimum 10 h i to jest minimalna odległość od zabudowań do wiatraka. Jest to przekłada się na 10-krotność wysokości wiatraka, inaczej mówiąc jakieś 2 km w obrębie nie może być zabudowań ani lasów państwowych. Mamy też bardzo wysoki cel jako Unia Europejska, żeby do 2030 pozyskiwać energii odnawialnej aż 32%. I wyobraźcie sobie Państwo, że w Polsce mamy zaledwie 11% z energii odnawialnej, a w 2020 mieliśmy mieć 15%. Co za tym idzie, no musimy to zapłacić w naszych rachunkach. Na pewno to czujecie, bo już w tym roku przewiduje się o 110 zł rocznie więcej zapłacimy za energię. Dzięki temu, że ruszył nowy system wsparcia OZE w Polsce, nasz polski rząd, kochany, stwierdził, że nie może już wiosłować w drugą stronę niż reszta krajów Europy i pilnie poprosił o to, żeby różnego rodzaju instytucje zaczęły
budować energię odnawialną i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Orlen szykuje się do bardzo dużej inwestycji na morzu i tam pobuduje aż 1200 MW, co jest to mniej więcej 2,5 tysiąca naszych małych wiatraków 2-megawatowych. To jest ogromne przedsięwzięcie. Dlaczego warto też inwestować w energię odnawialną, a konkretnie energię pochodzącą z elektrowni i konkretnie mając udział w spółce? Ponieważ przewiduje się, że nastąpi wzrost energii w Polsce i on już jest odczuwalny, bo na dzień dzisiejszy płacimy w hurcie 250 zł za megawattogodzinę, a w przyszłości, mam na myśli tutaj 2035, pan Grzegorz Wiśniewski, który w swoim odnawialnym blogu o tym opisał, ma być nawet 400 zł za megawattogodzinę. Z czego to wynika? Oczywiście wynika z tego to, że rosną ceny węgla kamiennego i jego wydobycie. Lepiej jest sprowadzić z zagranicy niż wydobywać u nas w Polsce. Również rosną ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, czyli CO2. Również jest konieczność modernizacji bardzo starych bloków energetycznych, które czasami są, jeden jest, zauważyłam, że z 1917 roku. Konieczność też nowych mocy wytwórczych, czyli konieczność budowy elektrowni wiatrowych, wodnych. Troszkę nie mamy na to możliwości, bo nie mamy cieków wodnych takich, które nadawałyby się na elektrownie wodne, ale elektrownie wiatrowe już tak. I jest oczywiście rynek zmonopolizowany, chodzi o to, że jest kilka grup energetycznych, które niewątpliwie będzie rządzić, jeśli chodzi o politykę cenową. Zautomatyzowany biznes eliminujący czynnik ludzki. Bardzo mocno się to przydało teraz, jak wybucha pandemia, czyli taki biznes w elektrowni wiatrowej, on na początku może wymaga bardzo dużo dokumentacji, bo wyobraźcie sobie Państwo, że aż 300 dokumentów potrzeba jest, aby pozyskać to ostateczny dokument, czyli pozwolenie na budowę, który to sprawi, że jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy i legalny postawić taką elektrownię wiatrową. I automatyzacja polega na tym, że porównując to do zwykłego biznesu, gdzie po pierwsze musimy mieć jakiś pomysł na produkt, później ten produkt wyprodukować, gdzieś go zmagazynować, a następnie dostarczyć do klientów końcowych, więc tutaj ten czynnik ludzki jest. W odróżnieniu od elektrowni wiatrowych, która jest zarządzana w sposób automatyczny, elektrownia w sposób inteligentny też ustawia się do wiatru, szuka tego najlepszego momentu wiatrowego, żeby uzyskać jak najlepsze osiągi. I oczywiście jego paliwem, czy takiej elektrowni wiatrowej, jest wiatr, który nigdy się nie skończy, bo może pamiętacie z geografii Państwo, że jak się skończy wiatr, to znaczy, że musi zgasnąć słońce, więc takiej sytuacji chyba nie przewidujemy. Elektrownia wiatrowa produkuje energię, czyli prąd, który nam wszystkim jest potrzebny. Przecież bez prądu nie jesteśmy w stanie się obyć. Zasilamy praktycznie już wszystko, łącznie z samochodami, których jest już coraz więcej. I oczywiście mamy nabywcę, czyli zakłady energetyczne, które bardzo są zainteresowane, żeby taką energię skupować ze źródeł odnawialnych, ponieważ wszystkim się będzie to opłacać. Aktualnie prowadzimy nabór do elektrowni numer 13 i proszę Państwa, naprawdę nie jest to pechowa 13, ponieważ jest to piękna turbina o wysokości 105 metrów. Porównując to można do 40 pięter Pałacu Kultury, moc 2 MW, wyprodukuje 5,5 GWh rocznie energii i zasili prąd miasto mniej więcej o wielkości Krynicy Morskiej. Czyli 1300 gospodarstw domowych skorzysta na takiej produkcji energii z tej turbiny. A ciekawostka, przeciętnie rodzina zużywa około 2,5 tysiąca kWh rocznie, przy założeniu, że jest to czteroosobowa rodzina. Bardzo szybki termin uruchomienia tej turbiny, bo już zamówiliśmy ją, ona do nas przyjedzie kilkoma tirami z zagranicy, konkretnie z Szwajcarii. Oraz, co jest ważne, to finansowanie nie wymaga ani kredytu bankowego, ani też dotacji unijnej. Notabene nie jest możliwe w tym momencie finansowanie w ten sposób, ponieważ zarówno banki się zamknęły na tego typu sposób finansowania. Jest to pokłosie tej sytuacji, która miała miejsce kilka lat temu, że rząd zablokował możliwość finansowania i w ogóle rozwoju tego typu branży. Żeby przystąpić do takiej elektrowni, konkretnie do spółki, jest to spółka celowa, spółka z o.o., inwestor może przystąpić już od kwoty 70 tysięcy, a cała inwestycja to jest 8,5 miliona.
więc już za promil kwoty można być inwestorem i można czerpać w sposób bezterminowy zyski. One przekładają się na 10% w skali roku, jeżeli to jest inwestor, nazwijmy to, posiadający te 70 tysięcy, albo inwestor WIG, który posiada większą kwotę, czyli 320 tysięcy, może zarobić znacznie więcej, mianowicie 11,8. Przy założeniu, że cena energii jest 255, pamiętajcie Państwo, z poprzedniego slajdu mówiłam, że zanosi się na podwyżki cen energii, w związku z tym udziałowcy takiej elektrowni po prostu zarabiają więcej. Czyli można sobie to zwizualizować, jeżeli mamy udziały w takiej elektrowni, to każde machnięcie łopatą jest dla nas kolejne, to są kolejne środki na koncie naszym. Udziały to aktywa inwestora, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych mogą być sprzedane na rynku wtórnym, jeżeli okaże się, że po jakimś czasie chcemy pozbyć się takich aktywów, tych udziałów. Możemy to ogłosić na różnego rodzaju portalach, szukam inwestora, OLX i tak dalej, i sprzedać takie udziały. Z pewnością znajdą się chętni, jeżeli mamy już udziały w takiej elektrowni, która fizycznie pracuje i generuje zyski. Mogą zostać podarowane albo są dziedziczone w momencie, kiedy wylogujemy się z tego świata i zapomnimy tej czynności zrobić w postaci testamentu czy innych zapisów. Więc to jest bardzo ciekawa forma. Kluczowe czynniki inwestycji. Wysoki, bo o ile mówimy o 10% stopy zwrotu, to jest dość wysoki jak na tego typu rozwiązania inwestycyjne alternatywne. Zaznaczyłam tu gwiazdkę, ponieważ ten zysk wynika, jest uzależniony może w ten sposób od cen energii oraz produkcji energii w danym roku z danej turbiny. Zespół doświadczonych ekspertów mamy już w projektach 21 elektrowni wiatrowych, 13 z tych projektów już fizycznie pracuje. Najczęściej są to turbiny umiejscowione w województwie łódzkim. Udział w biznesie na dużą skalę, bo już od 70 tysięcy możecie Państwo nabyć udziały w biznesie, który jest wyceniany na 8,5 miliona, jeśli chodzi o inwestycje. Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie, które są dziedziczone, tak jak wcześniej wspomniałam, mogą być sprzedane lub podarowane. Brak konieczności rozliczania się z podatkami, mianowicie wszystkie podatki są po stronie spółki, więc Państwo możecie otrzymywać swoje zyski w sposób netto, czyli już po opodatkowaniu. Mamy bardzo ciekawy mechanizm optymalizacji podatkowej, czyli tak zwanej belki, czyli minus, jest to podatek od zysków kapitałowych, który można przez pewien okres czasu poprzez mechanizm umarzania udziałów zniwelować. Jest to oczywiście sposób bardzo prawidłowy, legalny, zgodny z kodeksem spółek handlowych. Jest to jeden z ciekawszych elementów, który bardzo często przyciąga naszych inwestorów, którzy to są przedsiębiorcami. Realny wpływ na ochronę środowiska i oczywiście walka ze smogiem, bo wyobraźcie sobie Państwo, że co roku możemy zniwelować aż 250 ton CO2 do atmosfery. Czyli to jest takie 14 tirów, które taka elektrownia zaoszczędzi na to, że nie zostanie wpuszczone to do atmosfery i dzięki temu, że taka elektrownia pracuje i dzięki temu, że możecie Państwo mieć udziały, czyli taka ulga. Bezpieczeństwo inwestycji. Otóż inwestor staje się wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku. Ten majątek jest to realna wartość, czyli można to zidentyfikować, czyli wiemy, gdzie ta elektrownia jest posadowiona, ma swoją identyfikację, można ją wycenić, oczywiście ubezpieczyć, można spowodować, że wzrośnie jej wartość, bo oczywiście nasunie się pytanie, dobrze, mamy elektrownię wiatrową, bo akurat ten Vestas numer 13 będzie sprowadzony z zagranicy i on ma 10 lat. Powstaje pytanie, co za te kolejne 10 lat? Otóż mamy mechanizm na to, mamy biznesplan rozpracowany w ten sposób, że za te kilkanaście lat jesteśmy w stanie już wtedy sięgnąć po kredyt bankowy i wzrośnie wartość takiej spółki poprzez to, że na to miejsce, na tą infrastrukturę towarzyszącą pobudujemy coś, co jest dużo bardziej warte, czyli bardziej wydajne, bo w przyszłości liczymy na to, że te elektrownie będą niemalże z technologią kosmiczną. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów spółki matki, bo pracownia finansowa jest rzeczywiście już dużą firmą, ma 36 spółek o profilu właśnie wiatrakowym, więc mamy w tym doświadczenie, działamy już 8 rok na rynku polskim. Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów. Co to znaczy? My działamy na zasadzie wygrany, wygrana, ponieważ dbamy o to, żeby zysk
był jak największy, ponieważ jesteśmy wynagradzani tylko i wyłącznie z zysku. Podział zysku wygląda w ten sposób, że 75% zysku spółki należy do inwestorów, a 25% dla zarządzających spółką. Więc przysłowiowej, z każdej przysłowiowej złotówki 25 groszy należy do zarządzających, a 75 groszy dla wspólników. Mam nadzieję, że jest to wyraźnie powiedziane. W niekorzystnych okolicznościach, tutaj specjalnie napisałam, że spółka zachowuje atrakcyjną rentowność, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, że w tym momencie nie korzystamy z kredytów. Może w przyszłości będzie to doskonała forma tak zwanego lewarowania się na cudzym pieniądzu, ale kredyt to jest zarówno z jednej strony miecz obosieczny, z jednej strony jest to dobro, a z drugiej strony może być złe, wtedy kiedy na przykład drastycznie by nam spadły ceny energii, czyli coś by się nie powiodło, wówczas musielibyśmy ponosić różnego rodzaju koszty i były już przypadki w przeszłości, w kilka lat wcześniej, jak spółki tego typu, jak my, za bardzo sfinansowały się kredytami bankowymi i w momencie właśnie takich różnego rodzaju restrykcji politycznych, czy też zmian cen, no na tym traciły, bo kredyt bankowy oczywiście raty trzeba spłacać, natomiast finansowanie gotówkowe jest w tym przypadku bardziej bezpieczne. Inwestorzy, a najczęściej wspomniałam, że są to przedsiębiorcy, dzięki temu, że inwestują w udziały w takim przedsięwzięciu o nazwie elektrownia wiatrowa, mogą brać udział w promocji swojej firmy, przyłączając się do akcji Eco Business Polska. Wówczas otrzymują od nas drukowany certyfikat, który mogą powiesić u siebie na ścianie w biurze. Mają też logo na stronie www. Zarówno wymieniamy się linkami jak u nas na Eco Business Polska, ale również na swojej stronie też można umieścić, że taką informację, że ma się udziały w takim przedsięwzięciu i wspiera się zieloną energię. Sposób przystąpienia do inwestycji. Bardzo prosty sposób. Należy nas w ogóle znaleźć. Dobrze jest nas znaleźć w internecie, bo jesteśmy zarówno na YouTubie, jak i w ogóle mamy swoją też stronę oczywiście. Można też posłuchać webinarium. Regularnie co 2 tygodnie takie webinaria tworzone są i prowadzi je wiceprezes Tomasz Wiśniewski. Na początek warto zapoznać się z umową inwestycyjną i umową spółki. Następnie, jeżeli wszystkie zapisy są odpowiednie, są zrozumiałe, to podpisujemy taką umowę spółki i umowę inwestycyjną i następuje wpłata na konto spółki. Najczęściej robimy to zdalnie, obsługujemy inwestorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, ale głównie polskojęzycznych, ponieważ procedury jeszcze nie pozwalają nam na obsługę w języku angielskim chociażby. I następnie przystępuje się do spółki celowej w obecności notariusza i od tej chwili już można cieszyć się zyskiem z inwestycji, jak już taka elektrownia fizycznie powstanie i będzie generować zyski. To wszystko, co dla Państwa przygotowałam, jeśli chodzi o prezentację, jeszcze na koniec wideo włączę. Zarabiajmy na odnawialnych źródłach energii, dołącz do nas, pozwól nasz swoim finansom pracować.